Ponad 60 dni miłośnicy kinematografii musieli czekać na ten moment. Kolejne obostrzenia zostały zniesione i w końcu, zamiast na kanapie przed telewizorem, wygodnie można się rozsiąść w kinowym fotelu. Dlatego wiele osób postanowiło wykorzystać pierwszą nadarzającą się okazję, by wpaść na seans w ulubionym kinie. No bardzo mocno czekałam, cieszę się, że już są otwarte i właśnie idę korzystać. Jedną z takich osób jest pani Ola, której, jak sama przyznała, brakowało już tego typu rozrywki. Udało mi się pójść akurat w tę przerwę, gdzie były otwarte przez jakiś czas, także przerwa nie była aż tak długa jak co u niektórych. Ale i tak za długo. Długa przerwa się skończyła, ale na razie kina muszą działać w zaostrzonym reżimie sanitarnym. Widzowie na sali mogą zająć maksymalnie połowę dostępnych miejsc i cały czas muszą mieć ubrane maseczki. Powinni też pamiętać, że jedyny głód, jaki będą mogli zaspokoić, to ten duchowy, bo póki co chrupanie popcornu i innych przekąsek jest zabronione. Choć kinomaniacy na seanse ruszyli już wczoraj, to właściciele kin nie są pewni wysokiej frekwencji. Tutaj mamy dosyć różne doświadczenia, bo po tym pierwszym lockdownie, czyli latem zeszłego roku, ta frekwencja w kinach była tak naprawdę znikoma. Podczas tego drugiego lockdownu, znaczy po drugim lockdownie, w marcu, ta frekwencja z kolei była przynajmniej u nas bardzo duża. Według Piotra Zakęsa kina mogą przegrać z pogodą. Jednak sporo ludzi będzie chciało wyjść na świeże powietrze, aniżeli oglądać filmy. Dla tych, którzy dobry film cenią bardziej niż ładną pogodę, propozycji jednak w najbliższym czasie nie zabraknie. Bowiem swoje premiery kinowe będzie mieć wiele produkcji, także te nagrodzone Oscarami. Polecałbym także film na Rauszu Duński z Metzem Mikkelsenem, który to film pokazuje takie zauroczenie przelotne środkiem chemicznym, jakim jest alkohol. I mimo, że produkcji do nadrobienia jest sporo, to krytyk filmowy Wiesław Kot zachęca, by tę przyjemność rozłożyć sobie w czasie. Sobie go nieśpiesznie oglądamy, że potem idziemy na kawę, że sobie go przedyskutujemy, że oswajamy się z nim. No jak powiedziałem, żeby on w nas powoli osiadł. Co można połączyć z wizytą w ponownie otwartych restauracjach. Ewelina Dernoga, Puls Dnia.